Katechizm katolicki świętego Piusa X o postanowieniu poprawy. Na czym polega postanowienie poprawy? Postanowienie poprawy polega na mocnej woli, aby w przyszłości nie popełniać grzechów oraz aby podjąć wszelkie niezbędne środki dla uniknięcia grzechów. Kiedy postanowienie poprawy jest dobre? Postanowienie poprawy jest dobre, gdy jest bezwarunkowe, powszechne i skuteczne. Co to znaczy, że postanowienie poprawy jest bezwarunkowe? Postanowienie poprawy jest bezwarunkowe, gdy nie ma w nim żadnych ograniczeń co do czasu, miejsca ani osoby. Co to znaczy, że postanowienie poprawy jest powszechne? Postanowienie poprawy jest powszechne, to znaczy, że zamierzamy unikać wszelkich grzechów ciężkich, zarówno tych już popełnionych, jak również tych, które moglibyśmy popełnić. Co to znaczy, że postanowienie poprawy jest skuteczne? Postanowienie poprawy jest skuteczne, gdy mamy mocną wolę, aby raczej utracić wszystko, niż popełnić na nowo grzech, unikać niebezpiecznych okazji do grzechu, wykorzenić złe nawyki i wypełnić zobowiązania, które zaciągnęliśmy w następstwie naszych grzechów. Czym jest zły nawyk? Zły nawyk to nabyta skłonność do łatwego popełniania tych grzechów, do których się przyzwyczailiśmy. Co robić, aby pokonać złe nawyki? Aby pokonać złe nawyki, musimy się pilnować, często się modlić i przystępować do spowiedzi, mieć dobrego, stałego spowiednika i wprowadzać w życie jego rady i środki zaradcze, które nam zaleca. Czym jest niebezpieczna okazja do grzechu? Niebezpieczna okazja do grzechu to te wszystkie okoliczności czasu, miejsca, osoby albo rzeczy, w których czy to z ich natury, czy też z naszej słabości, zwykle popadamy w grzech. Czy jesteśmy zobowiązani unikać niebezpiecznych okazji do grzechu? Jesteśmy ściśle zobowiązani unikać tych niebezpiecznych okazji do grzechu, które zwykle prowadzą nas do grzechów śmiertelnych i zwane są bliskimi okazjami do grzechu. Co ma robić człowiek, który nie potrafi uniknąć określonych okazji do grzechu? Człowiek, który nie potrafi uniknąć określonych okazji do grzechu, powinien przedstawić całe zagadnienie spowiednikowi i zastosować się do jego zaleceń w tej kwestii.
Jakie rozważania są pomocne w podjęciu dobrego postanowienia poprawy? Przy podjęciu dobrego postanowienia poprawy pomocne są te same rozważania, które są skuteczne przy wzbudzeniu żalu za grzechy, a są to rozważania nad motywami lęku przed Bożą sprawiedliwością i miłości do Jego nieskończonego dobra.